witam wszystkich zebranych. Mam nadzieję, że jestem słyszalny i no, że moje wspaniałe prowizoryczne ekrany okrzykiwania mnie no, nie zagłuszają. Słychać mnie, jej. Więc coś mi się udało dobrze ustawić. Prawo ja, czy coś. Ja tak czy inaczej witam tu wszystkich zebranych jeszcze przez chwilę na tym ekranie. Może nawet będziemy szybciej zaczynać niż ta 20:45. Ale tak, dla bezpieczeństwa wolę mieć zapas czasu, żeby spokojnie sobie właśnie zeżrzeć burgiery. No sobie mini burgiery, bardziej powinienem powiedzieć. Swoją drogą gorąco się zaczyna być w pokoju, więc wybaczcie, jeśli będę jakiś szum, ale muszę wiatraka uruchomić. I tak, wow, aż dziw bierze, że tutaj tyle ruchu, tak szybko. 4 osoby na czatach rzekomo grasują, więc no nieźle, nieźle. Kto konkretnie to niestety tutaj... Okej, dobra, znowu jest, jakby to najłatwiej określić, tradycyjna, tajemnicza grupka. Widoczna u mnie na podglądzie, która nigdy się nie odzywa, także witam ponownie wszystkich, którzy tu są. Nawet tych nie gadających. Okej. Widzę, że tu wyliga będzie grane, no to powodzenia. Chociaż osobiście nie polecam. Nie polecam. Ale dobra, a ja nie będę może tak za długo tutaj marudził o tym wszystkim czy coś. Zobaczmy przy okazji, czy mi się to już ogarnęło. Yep. Wszystko ogarnięte. O, tak, chyba zaraz będzie można się przełączyć już na stosowny ekran główny. Tylko będzie zapodział, że mojego pada od X-Klocksa. Okej, dobra. Co ciekawe, nawet nie jakoś super daleko gdzieś, więc sukces. Zazwyczaj mi się gubi, nie wiadomo gdzie, ale dobra. Jest wszystko ogarnięte. Steam uruchomiony. Spyro Trilogy zainstalowane. Zdążyłem na to przed streamem, więc brawo, ja jestem bardziej ogarnięty niż w 99 przypadkach dotychczasowych takich sytuacji, kto? I chyba mogę już to wszystko przerzucić. Halo. Halo, stream, ogarnij lamę. O nie, 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 stream! Co żeś zrobił? Zrobiłem jakiś... nie stream. Oczywiście, że to musiało się stać. Czemu zawsze gry są takie wredne i mi robią zaniżone rozdzielczości? Czemu pada nie wychwytuje? Halo? Co to za skem? Dobra, zaakceptowało pada. To teraz szybko! Szybko, muszę tutaj to naprawić. Tak się kończy, jak się nie uruchamia gry wcześniej. Dobra, akceptujemy opcję. Grafika. Pełny ekran. Gdzie to jest? Gdzie jest to głupie 4K? Dobra, jest. Liczba klatek, no bez przesady. Wystarczy co? Tak, tak. Dobra. Szybko. Zapisz. Proszę, żeby tylko to naprawiło. No i do cholery nie naprawi. OBS mi znowu mówi, lol, nope, ja nie wracam. Powiem. Ej. Śmiejcie się jak chcecie. Ale wam powiem, że nawet tacy, co to mają po kilkaset obserwujących na streamie swoim. Nie będę tu wymawiał konkretnych nazw, bo nie chcę tej złej reklamy komuś robić. Dla tych, którzy wiedzą wiedzieć, o kogo chodzi, kłody, tak zwane, przeze mnie. Wcale nie mają lepiej, a to są ludzie naprawdę tacy poważni. Mogę powiedzieć, że wśród amerykańskich streamerów na różnych takich, powiedzmy, świątecznych akcjach charytatywnych i tak dalej, zawsze są w top 10. Tych, którym się udało i tak dalej. Jeśli chodzi o osiągi i wszystko. Ale dobra, nie ma co o nich marudzić. Spyro Reignited Trilogy. Ja widzę, że trochę to jest poszarpany obraz swoją drogą u was na podglądzie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś strasznie wam przeszkadzało i że tylko mój podgląd jak zwykle kłamie. Ale tak, proszę kilka słów wstępu. Spóźniłem się z tym od 4 lata, wiem. Ale nie spóźniłem się z tym od 4 lata, bo 4 lata temu nie miałem tego w wersji komputerowej. Więc Spyro to moje dzieciństwo.
Tak jak każdego, kto się urodził we wczesnych latach początku właśnie XXI wieku, bądź późnych XX wieku. I tak, 4 lata temu wyszła właśnie ta trylogia, ogólnie w wersji zarówno komputerowej, jak i PlayStationowej, jak i X-klocksowej. X-klocksową posiadam od dawna, ale korzystam z X-klocks, a ja nie mam karty przechwytującej, co nie miałem jak. Dzisiaj miałem bardzo właśnie taką wielką wenę nostalgii i tak dalej, no. Jako, że przypadkowo odkryłem niedawno, że w jakimś tam bundlu z Humble Bundle. Nie Mouthly, bo w Mouthly tego nie było akurat, kiedy ja miałem Mouthly. Ale tak, w jakimś tam bundlu wsparcia, nie wiem na co, no miałem kluczyk, wziąłem, odebrałem mamy, więc tak. Nie bym nawet czekał, profil tworzymy, gramy od pierwszej części. Jak widzicie, są tutaj trzy. Tym samym smakiem i obym nie lamił. Obym udowodnił, że przez te pierdylion lat, jak to po to się mógł określić, w której nie miałem styczności ze Spyro jak jakiejś większej, nadal nie przez, po prostu nie zgubiłem skilla. A może być było na tym X-Klocksie się za bardzo w to nie grałem, to jest bardziej domena siostry. Ale dobra. Nie marudzimy dłużej. I błagam, żeby był polski język. Na X-Klocksie się był polski język. Więc oby tutaj też był. Mówię oczywiście mówionym, nie o pisanym. Okej, lecimy? O, lata spokoju w naszych pięciu, czy tam mamy co? Sześciu krainach trwały smoczy wiek. Mamy teraz 12 czy nawet 14 tysięcy skarbów. O co chodzi z tym całym gnieznośnym gnorkiem? Jak rozumiem, posiadł zaklęcie przemieniające klejnoty w posłusznych mu wojowników. Ja odpowiem. Gnieznośny gnork to prymitywny typ. Prymitywny? Od kiedy przebywa na krańcu świata, jest niegroźny dla Królestwa Smoków. Niegroźny? Zresztą to Brzydal. Brzydal? Dość tego! Okej. Jest zupełnie tak, jak to zapamiętałem, więc... będzie chyba dobrze. Chyba będę miał co robić. Chociaż z niektórych głosów nie jestem pewien, czy takie kojarzyłem, pamiętam, ale dobra, to będę marudził. Jak mówię, w styczności miałem prawie tyle co nic w ostatnich latach. Mimo tego, że, no, obserwowałem trochę, jak siostra nie umie. Ale dobra, sterowanie szybko ogarnąć, kamera strasznie czuła. Nie wiem, czy mi się to spodoba. Ale tak, prawa gałka obraca kamerę. Standardowo A, czy też dolny przycisk dla tych, którzy znają bardziej Switcha. To jest ten skok. X bądź lewy przycisk mi szarże. Y-kiem mogę fajnie sobie paczać. Dobra, już mi się to podoba. O nie, odwrócone ośki. Tylko nie to. Tylko nie odwrócona ośka pionowa. Nienawidzę takich rzeczy. A pod B mam... lucie ogniem. Okej, dobra, trochę dziwne sterowanie, ale niech będzie. Okej. Lewym triggerem? Tak, to jest trigger chyba, nie bumper. Tak, triggerem jestem w stanie zmusić kamerę, żeby za mną chodziła. Dobra, wszystko jest ogarnięte, można chyba iść. Mam nadzieję, że nie będę za bardzo lamił. Tak czy inaczej, no. Dotykamy smoka, ratujemy smoka. Standardowa procedura. Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Jeśli byłoby coś za cicho, krainy, albo coś tego innego tego typu, to mówcie. Ja mogę to szybko ogarnąć. Świata. A co z gnieznośnym gnorkiem? Ja się nim zajmę. Najpierw znajdź smoki. Więcej nie mogę ci powiedzieć. Tak. Nawet zapomniałem o tym, jak to takie typowo... Nie wiem, jak nam to określić się precyzyjniej, ale jakie to było takie typowo... Growe to może trochę nie to określenie, które bym chciał powiedzieć, ale takie... No... Powiedzmy... Nieprzydatne były te informacje od tych smoków najczęściej. Ale dobra, dobra. No tak, szarżę niczym koza. Okej, precyzyjne platformowanie. I tak wiem, że to jest bardzo proste, dla mnie to jest niczym precyzyjne. No jak wiadomo, ja nie umiem w precyzję żadną. Okej, widzę tu jełopa z workiem. Zaraz go trafimy. Oczywiście, że z głowy trafimy. Ale z plucia to już niekoniecznie. Chyba widzę, że jaki będzie mój... No, halo, ogarnij się, koza. Dobra, dobra, dawaj gościa. Dobra, dawaj. Okej, trafiłem nawet ogniem. Jestem w siebie dumny. Nie, ale kurczę, nie. To jest naprawdę prosta gierka. Ale tyle
Ile wspomnień tu przynosi, to aż po prostu się od razu uśmiech na twarzy pojawia. Nie trać głowy, Spyro! Przed tobą jeszcze sporo nauki. Wiesz, dlaczego wszędzie lata za tobą ważka? O! To Iskier, twój opiekun. Jego zadaniem jest pilnowanie cię. Obserwuj go, a zrozumiesz, co mam na myśli. Tajemnicze tutorialowe teksty. Jakbym to mógł czynić czegokolwiek. A z drugą prawie Trigger też potrafi pluć. Fajnie. A teraz. Okej, dobra. Zarówno menu, jak i ten drugi przycisk, nie wiem jak się nazywa. Pozwala łatwo podejrzeć sobie fajnie właśnie, ile mam tu diamencików, ile smoków i inne takie rzeczy. Okej, i teraz pytanie, co było z tym, bo kojarzę, że coś z tym było. Ale nie pamiętam, co konkretnie. Na spokojnie, nie będę się śpieszył, wiem, że nie umiem pływać. No, nie mogę dotknąć wody. Ale coś z tym było, to pamiętam. Ja to będę zawsze powtarzał. Okej, to był poziom. Nawet achievement przyszedł. I co dziwne, pokazał się na ekranie, chociaż mam to wyłączane. Za tym idzie niedobrze, będziecie widzieć wszystkich moich znajomych, jak się będą logować na Steamie. No bo tak, jako że to jest gra, w której są achievementy i którą po raz pierwszy uruchamiam, to stwierdziłem, że wyjątkowo będę grał na online, żeby nie było potem nieprzyjemnych sytuacji pokroju takiej, że nie dostanę... Okej, dobra. To powodzenia w meczu. Ale tak, nie chcę po prostu nieprzyjemnych sytuacji, że achievementów właśnie nie będzie mi nabijało, dlatego muszę uruchomić zawsze za pierwszym razem na online. I to też polecam każdemu innemu. A teraz tak, nie przedłużając, spróbujmy się tam dostać. O, tutaj. Okej, podczas szarży widzę, że nie mogę srunąć, więc chyba w tym momencie muszę skończyć szarże i srunięcie. Dobra, daliśmy radę. Punkt umiejętności? Że co? Nie pamiętam takich... rzeczy, przewodnik, coś tu jest. Nie, dobra, nie ma żadnych innych informacji. To czym tutaj były w ogóle te punkty umiejętności? Bo czegoś chyba nie ogarniam. Dobra, ale tak, ogarniam czy nie, to teraz nie ma za dużego znaczenia. To, co ma większe znaczenie, to to, że muszę rozbijać wszystko i zbierać sobie diamenciki. Dodatko, że jakoś nie mogę łatwo podejrzeć, ile tutaj ich jeszcze powinienem zdobyć, tak bez wchodzenia do menu. No tam widziałem tu. Potrzebuję 100 diamencików tutaj, żeby mieć wszystko ogarnięte, 4 smoków. Okej, co mamy? Jeśli na to zasłużysz, ratując 10 smoków... Okej. Możesz wykorzystać balon, by polecieć do nowego miejsca. Okej, czyli tak, typowe takie... zrób tyle i tyle tutaj, to potem będziesz mógł iść dzisiaj indziej. Dobra, 10 smoków. Nie, żebym na tym poprzestał, więc muszę to wszystko 100%ować. Nie byłbym sam, gdybym tego nie robił. No. Ale tak, teoretycznie 10 smoków powinno wystarczyć, żebyśmy mogli pójść dalej, a teraz wracać tutaj i łopie. Dobra, podknięty. Piękna sytuacja. Jak jakiś tu poziom jest, do którego na razie nie chcę iść. Okej, są twarze, więc to chyba gra ma limitowane życie. Mówię chyba, bo jak mówię, po samej wersji Remustarded nie wiem za dużo. Ale przy tym tak. Jeśli ktoś się zna, czy mówi Remustarded, tak zawsze mówię na remastery, głównie przez to, że wiele remasterów wyszło bardzo badziewnie. Jakoś tak mi to zostało teraz, że tak nazywam po prostu remastery Remustardami. Ale tak... 72 kryształy. Jeszcze brakuje trochę. Powoli mam pomysł, gdzie może to wszystko dalej być. Ale czas! Zrób to jeszcze raz! Boss już przeszedł przez portal w Smoczej Paszczy. Ale twój czas jeszcze nie nadszedł, Spyro. Najpierw musisz ukończyć zadania z kolejnej części naszej krainy. Okej. Po pierwsze to... Rozumiem. Jeszcze nie możesz po prostu wleźć do bossa. Okej. Ale czas, zrób to jeszcze raz. Co on takiego niby zrobił, że Spyro coś takiego mówi? Nie mam pojęcia. To albo jest jakieś źle przetłumaczone, albo jestem za głupi, żeby zrozumieć, o co chodziło. Ale tak czy inaczej, kolejny smok. Ostatni już, na szczęście. Tomasz. Wielce polskie imię. Hej, Spyro! Aby szybować, wciśnij dwukrotnie skok. I nie bój się! No kto by się spodziewał? Czego? Upadku ze szczytów najwyższych gór, runięcia na prehistoryczne lodowce. A, tego. Okej. Nie wiem, skąd on ma takie dziwne pomysły. Dosyć makabryczne i w ogóle.
Ten smok to masz, ale dobra. Dobra sugestia, żeby nie myśleć o takich rzeczach. A teraz wracaj i łopie, musimy cię tutaj uderzyć jeszcze chyba raz, jeśli dobrze myślę, tak, jeszcze raz. Dobra, daliśmy radę, jest dobrze. Jestem zwycięzcą, chociaż chwilowo. Bo jak tylko wejdziemy pewnie do poziomu, to pokażę, że nie jestem zwycięzcą, a raczej wielkim przegrywem, który będzie potykał się o własne stopy. Chociaż, czy smoki mają stopy? Czy bardziej można to nazwać łapami? Nie, bo tak... Nie, bo to chyba są raczej łapy. Chociaż, no, jeśli chodzi o spiro, to definitywnie to łapy, ale patrząc na inne smoki, to... Może mają stopy bardziej? No i ręce? Nie wiem, nie jestem smokologiem jakimś czy coś. Więc niestety nie wiem, jak naprawdę to określać. Wyska fajna, spokojna. Za dużo wspomnień naprawdę tę grę przynosi. Za dużo. Niektórych to może być coś dobrego, dla mnie może być coś złego, bo mogę po prostu godzinami gadać o tym. I się nie skupiać na niczym poważniejszym, ale teraz... Full focus! I najgorzej, gdzieś dwa diamenciki zgubiłem. Naprawdę najgorzej. Teraz nie wiem, gdzie one są nawet. Muszą gdzieś być. Nie mogę tak... Nie mogę po prostu. Ale to tu nie będę myślał, że nie zdobędę tu wszystkiego. Muszę po prostu mieć wszystko. Pytanie, gdzie to może być? Tak totalnie szczerze. Po prostu nie mam pojęcia. Bo wszędzie byłem. Co najwyżej może jeszcze gdzieś w labiryncie. Bo jego aż tak dobrze nie zwiedziłem, chociaż... Nie, tutaj... To nawet nie jest prawdziwy labirynt, to jest taki bardziej już... Zdobny bym powiedział. No to oczywiście już musiałem się... ...korzyć. Nie mogę znaleźć nawet w pierwszym menu, w pierwszym hubie... ...wszystkie... ...go. Pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć. Okej. Widzę, że pokonywanie ich, kiedy już ich pokonało za diamenty, daje jakieś inne rzeczy. Więc dobra, przynajmniej nawet jeśli będę ich widział, to będę miał pewność, już czy ich pokonało wcześniej, czy nie. Ale po czymś tak prostym, jak to, że właśnie tutaj teraz... No. Albo dostanę z nich diament, albo nie. Nie, to... To znaczy, że już go pokonałem wcześniej. A teraz chodźcie tutaj, łopy. Też już byłeś pokonany wcześniej, dobra. Warto to wiedzieć. Ty też byłeś pokonany wcześniej. Okay. To gdzie to może być? Nie mówcie... Po prostu nie. Naprawdę nie. Po prostu nie. Jeśli tu widziałaś siostra, to tak. Proszę się nie śmieć. A jeśli tego nie widziałaś, to dobrze dla ciebie. Było takie załamujące. Ale dobra, tu mamy... poziom. Więc można już w sumie do niego iść, jak tutaj... Menu główne jest wystuprezentowane. Podróż do Kamienne Wzgórza. Okej. Niestety, jeśli chodzi o same poziomy, to niewiele z nich pamiętam. Poza tym, że są tutaj pewne czasami charakterystyczne elementy, które będą mnie pewnie irytowały, przez co będę umiał ich zrobić. Ale tak, same nazwy poziomów czy coś, zazwyczaj pewnie nic nie będą mi mówić. Może z jakimiś naprawdę wielkimi wyjątkami. Ale dobra, Kamienne Wzgórza. Okej. Pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie ta gra wygląda. Okej, studnia. Oczywiście, że wpadnę do studni. Jak każdy szanujący się gracz. I tak, kolejny smok. Tu jakiś smok
Barista? Uważaj na laszkę, Spyro. Jej kolor zdradza poziom mocy. Po zjedzeniu motyli jest silna. Zupełnie jak ja. Jasne. Tak, na czym więc wiadomo, co chodzi z tą laszką, czym trochę bardziej. I tak, skrzynia metalowa, której nie jesteśmy w stanie... jak to się nazywa? Chyba rozwalić ogniem. Nie pamiętam, czy tutaj trzeba było się w nią szarżować, czy co. Ale wiem, że szarża jest strasznie nieresponsywna, więc zobaczmy. Nie? To co się robiło z tymi skrzyniami metalowymi? Co? Ja naprawdę... Właśnie o takich rzeczach mówiłem, że ja nie będę pamiętał. Ale dobra. Znaleźliśmy jakąś... kozo, owco, baranę, która jest zła, niedobra. A na szczęście łatwo ją pokonać. I tak... Jak widać, my jesteśmy lepszą kozą od prawdziwej kozy nawet. Po tym, że możemy po prostu na rogi wziąć i nam się nic nie dzieje, oni się rozpadają. A taka już potęga smoków. Przynajmniej tych smoków to co jeszcze potrafią takie rzeczy robić. Nie to co pewien taki... no czonk w pewnej takiej kampanii, w takim pewnym RPG-u. No wiem, że ty prawdopodobnie 99% z was nie będzie wiedziało, o co chodzi. Spokojnie, takie wspomnianie moich kampanii, te prowadzę i to jest norma. Naprawdę, nie przejmujcie się tym jakoś wielce. Po tym, jak uwolniłeś wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do Krainy Oświeconych. Najpierw jednak opowiem ci historię. Nie, dzięki. Na razie! Okej. Okay. Nie wiem, czy to było do czegoś nawiązanie, czy coś, ale... Szczerze mówiąc, ten dialog, okej, fajny, jest, ale no jak... Tak dla mnie trochę... Jakby to nawet jakieś, no... Zapamiętałem to jako lepsze. I jest to, czego się obawiałem. Tak. Jest tutaj to, czego się najbardziej obawiałem ze wszystkich rzeczy. Nie wiem, to była jakaś tragedia wielka, ale tak... Za niedługo zrozumiecie, o co chodzi. Ale tak, mówiłem, za niedługo. Najpierw zajmuję się takimi przyjemniejszymi rzeczami tutaj. Gdzieś tam tym totalnym dziadostwem zajmował. Irytującym, wkurzającym i w ogóle. O nie, trafiło mnie dziadostwo. I teraz muszę, delikatnie mówiąc, strzeżować w owce, żeby zdobyć motyla i nakarmić ważkę z powrotem. Gdzie jest to dziadostwo? Gdzie się tutaj słyszałem, więc zaraz trzeba będzie się tym zająć. Zanim to, tutaj mamy kolejnego smoka. Nawet nie wiem, ile tutaj powinienem zdobyć, ale to nie problem. Spyro, przyjacielu, drobna wskazówka na temat szybowania? Dajesz! Aby szybować jak najdalej, wciśnij skok, znajdując się w najwyższym punkcie skoku. I akcję, by zejść na średni pułap. Nie wiem, co chodzi. Okej. Okay. Trochę nie ogarniam, o co im chodziło, ale powiedzmy, że tak. Poza tym, że pewnie gdzieś tutaj trzeba będzie gdzieś tak skoczyć i poszybować fajnie. Okej. Okay. Tak, tu trzeba będzie jakieś porządne szybowanie zrobić, którego ja nie umiem. Dobra. Nie, dobra, to było easy, na szczęście. Nie chwilowo, bo będziecie zaraz, nie będzie już tak easy. Chociaż też mogę to trochę pamiętać jako dużo trudniejsze niż było. W końcu nie byłem jakimś... No nawet na... Jeszcze byłem wtedy dzieciuchem, kiedy to, ta gra była jeszcze popularna i w ogóle dostępna, jako tako. Więc no mogę pamiętać wszystko jako milion razy trudniejsze i bardziej niesprawiedliwe niż było w rzeczywistości. Ale chyba najpierw tutaj oczywiście trzeba poszukać, czy coś takiego było, czy nie. Okej. Okay. Chyba niczego aż tak wielkiego nie było, chociaż... Co na jak tu mamy? Okej, potrzebujemy jeszcze dużo kryształów, jednego smoka, no i... jajo. I tak, no oczywiście kamienie, które mówią, dalej nie wyjdziesz.
bardzo piękny, kreatywny sposób na ograniczenie możliwości gracza w poruszaniu się swobodnym. Dobra. Dobra. Na razie się tym nie przejmujmy. Najważniejsze, wypatrujmy, gdzie jest ten dziad. No i jest dziad. Zaraz będziemy musieli się tym zająć. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą pamiętam jako totalnie irytującą i odbierającą chęć do 100% tego wszystkiego. A prawda jest taka, że po prostu, no jak mówię, mogłem nie ogarniać jako mały dzieciuch. A może po prostu jest jakiś inny sekret co do tego. Okej. Okay. Nie, dobra, to pamiętam to jako milion razy trudniejsze niż się tutaj zapowiada póki co. To było easy. Czemu ja pamiętam to jako trudne? Co było ze mną nie tak? Można było nie umieć czegoś takiego easy kiedyś. Ja naprawdę chciałbym móc odpowiedzieć na to pytanie jakoś tak bardziej, ale nie mam totalnie pojęcia. Jak ja mogłem być takim lamem? Okej, na razie się tym nie przejmujmy. Cieszmy się życiem, póki jeszcze je mamy tutaj w tej grze. Bo później wiem, że będę na pewno miał problemy. I to nie mówię akurat o takich tutaj rzeczach jak to. Z tym się mogłem mylić, okej. Ja tu mówię o czymś zupełnie innym, co wiem, że nadciąga. Teraz wiem, że nadciąga, mówię szczerze, wiem, bo pamiętam. Pewien... Nie wiem, jak to określić. Gatunek? Rodzaj? Situation? Odmianę? Pewne poziomy, powiedzmy, tak powiedzmy, najłatwiejsze. Które będą mnie tak po prostu irytować w 100%. Jeśli pokonisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Nie, żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. Okej, okay. Dobra, fajnie. Teraz najważniejsze pytanie. Okej, okay, trzeba się sensownie rozpędzić do tych skrzyń. To była ta tajemnica, której nie pamiętałem. Ma być rozpędzony wystarczająco. Dobra, czyli do studni też trzeba będzie pójść znowu potem na rozpędzeniu. Ważne tylko, że nie pamiętam, gdzie jeszcze były te metalowe skrzynie. Jak zwykle jestem po prostu zapomniałski totalnie, a... Czy jeszcze zapomniałem diamencika na podłodze? Po prostu brawo ja. No! Spyro, ogarnij lamę! Proszę cię. Naprawdę, ogarnij lamę, nie musisz się obijać o każdą ścianę, kiedy jesteś w trybie szarży. Też gdzieś to było, czy nie? Bo już nawet nie pamiętam. Było, dobra. Okej, okay. Jeszcze 40... Nie, 35. Jeszcze 35. Tylko gdzie to będzie? To gdzieś było u góry, może nie? Niestety, chciałbym móc bardziej to potwierdzić, zaprzeczyć, zweryfikować, ale... No, moja pamięć jest... dziurawa. W szczególności, że... co wspominałem na ostatnim odcinku na YouTubie, ale w sumie nie jestem pewien, czy ten odcinek wrzuciłem, czy nie. Więc za moje gadanie może być głupie, a poza tym większość tutaj obecnych może nawet nie wiedzieć, że jakiś odcinek był, może nie śledzi, może się nie interesować taką grą jak ten Moving Out 2. Ale tak, jak wspominam tam, tak też mogę tutaj wspomnieć, to może nie słychać tego jakoś bardzo, bo widać to, no na pewno nie widać, bo mnie nie widzicie, ale tak, dosyć męczące, złe, niedobre choróbsko, po prostu wopał całą rodzinkę, w tym też mnie. I nadal mnie się trzyma trochę, chociaż co prawda jestem już prawie żywy, totalnie, dlatego też, no, udało się znaleźć motywację na jakiegoś sztryma. A tutaj coś jest, nie wiem. No, dlatego, że też właśnie jeszcze chorobsko trzymać coś, co mogę trochę mieć gorzej z myśleniem, nie tylko z różnymi takimi rzeczami. I tutaj nie zdążyłem się chyba jeszcze rozpędzić. Tak. Nie, tą skrzynię jakoś inaczej trzeba, bo tutaj się rozpędzam i tak nie działa. Jeszcze raz. Spyro, ogarnij lamę. No widzicie?
Nie wiem, czy ona jest jakaś zbugowana czy coś, ale... Po prostu nie idzie. Nie mam pojęcia po prostu. Zderzą się z nimi nic. Co ja mam z nią zrobić? One się rozbiły, a ta jedna nie chce. Może tutaj trzeba naprawdę jakąś zaawansowaną szarżę umieć zrobić. Po kraju nie wiem. Tak bardzo się kręcić w kółko, żeby w końcu ją zgromadzić. No... Spyro, proszę cię. Chyba, że chodziło o coś takiego. Albo że trzeba tam wskoczyć już w szarży. Nie wiem, że pierwszy poziom, do którego wlazłem, a ja już myślę, jak ty sobie poradzi, bo nie radzę. Wie? Okej, jeśli tak by to zrobić. I wyrzuci nas tutaj. Może w ten sposób jakoś? Tak! Tak, siostra! Pierwszy poziom, do którego wlazłem. Znowu nie trafiłem. Bo ta głupia skrzynia nie chce się rozbić od szarży. Razem pierwszy poziom. Halo, jeszcze menu! 100%owałem. No ale tej głupiej skrzyni nie umiem otworzyć. Nieważne co bym robił, po prostu ona się nie otworzy, nie rozbija. Nie wiem, czy coś się zbugowało, czy jak, ale... No nie mam pomysłu, co zrobić po prostu ze swoim życiem. Wszędzie indziej byłem, wszystko inne tu porobiłem. Teoretycznie podejrzewam, że mogłbym się gdzieś jeszcze przegapić, ale no... Tak poza tym. A, tutaj tak, zamknąłem w czatu. Ale tak poza tym, no to tamta skrzynia mnie najbardziej wkurza, bo po prostu nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Wszystkie inne... Nie było tematu. Tamta skrzynia jest po prostu inna. Gdybym się nie męczył z tamtą skrzynią, to już dawno bym stąd wyszedł. No, właśnie o tym mówię. Mówiłem, że na pierwszym pele poziomie udowodnię, że jestem przegrywem, a nie wygrywem. Ale ja się spodziewałem tego typu rzeczy, spokojnie. Ja pamiętajcie, ja mam dystans do siebie i do tego, co tutaj robię, więc... To, że jakieś takie teksty jak przegryw i tym podobne lecą... To nic wielkiego, naprawdę. Ale jak ja mogę być takim miłopym i lamem, że nawet nie pamiętam o takich podstawowych rzeczach? I teraz uwaga... Pominęłem gdzieś 6 diamencików. Pytanie, gdzie? To jest oczywiście największa moja bolączka. Zawsze takie rzeczy są. Tak samo jak przy moich podejściach do obu gier z serii Ori. Inaczej mówiąc, zarówno Blind Forest w wersji Definitive, jak i też do Will of the Wisps. Teraz taka uwaga delikatna, chamska reklama. No, przeszedłem na 100%, możecie nawet sobie zobaczyć. Przynajmniej nie 100% achievementów na wszystkich trybach i tak dalej, ale prawdziwe 100% po prostu tego, co da się zobaczyć w grze, zebrać i tak dalej. Tam była podobna sytuacja jak tutaj, że po prostu minimalnie tam teoretycznie gdzieś mi czegoś brakowało. Bo tam to było eksploracja, gdzie wyzbieram wszystko teoretycznie, prawdopodobnie praktycznie też. Miałem po prostu zebrane, podniesione, a gra mi i tak zliczała 99%. Było naprawdę irytujące. Podejrzewam, że tutaj podobna sytuacja, gdzie gdzieś coś przeoczyłem, minimalnie prawie wszystko było, ale no. Gdzieś nie zauważyłem jednego czegoś do podniesienia. A potem na siostrę, no jest późna pora. Ja jak mówię, delikatnie skorowany, tak wracając jeszcze do twojego mordzenia, 20 minut na pierwszym poziomie. Delikatnie naprawdę bardzo, bo większość tego, co już, no, wyzdrowiałe, jak mówię. Ale no. Ty się po mnie spodziewasz, że będę po prostu ogarniał. Tak czy inaczej, mam 100%, więc... No. Mogę z czystym sumieniem wyjść z tego poziomu. A i tak, jeśli chodzi o samego Spyro, powiem tyle. Pewnie będzie więcej transmisji też.
Nie powiem, czy następna też będzie Spyro, czy wrócimy do Star Raila. Jakieś ostatnie desperackie próby zdobycia Silver Wolf. Przy czym powiem tak, dla tych, którzy słuchają i interesują się Star Railem. Tak, wishowałem po Silver Wolf sobie prywatnie. Robiłem event, robiłem wszystko tego typu. Samemu. Chociaż mówiłem, że będę się starał robić to po prostu na live'ach i tak dalej. Bo muszę. Jak jestem schorowany, czy nie mam po prostu sił fizycznych i w ogóle na streamowaniu, co? Nie mogę pozwolić, żeby mi to przepadło. Zrobiłem sobie samemu, prywatnie. I tyle w sumie mam do powiedzenia na razie. A póki co, żeby nie przedłużać... Dolina Nocy. Drugi poziomeł. Obym w tym tak nie labił. Mam nadzieję, że Dolina Nocy... Nie, Dolina Nocy na pewno nie było to, czego się najbardziej obawiam. Będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Jeśli nie będzie dobrze, to jestem... To jestem Jołpem Stefanem. W 100%. Ale okej. Dobra, Dolina Nocy... Bardzo przyjemną muzyczkę posiada. Fajnie. I wydaje mi się, że to będzie... Dobra, to jest ten taki relatywnie przyjemny poziom. Spokojny. I tak, przeciwniki, których trzeba po prostu z główki. Bo no, mają metalowe tarcze. A jak poprzedni poziom nas nauczył na przykładzie skrzynek, to najczęściej jak coś jest metalowe, to wymaga po prostu szarżowania. A tutaj mamy piękną skrzynię z kłódką. Ja mam spokojnie, widzę tą kłódkę. Wiem, że jest to coś innego. Okej. Okay. Jak z nim walczyć prawidłowo? Nie mam pojęcia. A to co mam pojęcie, to to, że mnie uderzył maczugą i się zamyśliłem. I okej, okay, smok podniesiony. Cichaj tam. To ty. Nie byłem pewny, czy zdołasz się wymknąć tym złośliwym maluchom. Oczywiście mnie one nie przeszkadzają, ale poradzę ci coś. Ich zbroja jest ognioodporna. Zwyciężysz tylko wtedy, gdy na nich zaszarżujesz. No shit, Sherlock. Ja żebym o tym mówił przed chwilą. Znaczy, to naprawia nam muchę? Nie naprawia nam muchy. Okay. Czyli muszę złapać żabę. A, żaba złapana. No i chodź tutaj. Chodź tutaj, łopie Stefanie. Nie wiem, czy zasłużył sobie ten przeciwnik na mianę łopa Stefana. Znaczy nie. Okej, okay, a tutaj chyba pewnie... Wzada? A, albo trzeba było usunąć w zadar, albo zszarżować w niego, nie jestem pewien. Tak czy inaczej, no. Udało się. A my idziemy teraz do jakichś lochów. Okej, okay, i szarża w zada? Nie. Okej. Okay. Nie da się ich zszarżować w ogóle, trzeba ich ogniem w zada, tak jak myślałem za pierwszym razem, dobra. Ja muszę przyznać, patrzę na to, chociaż widziałem niektóre z tych miejsc, pewne, jak się ostatnio ogrywała lata temu. Taka ciekawostka, no... Nie wiem, na ile w to grała, na ile przeszła, w których miejscach była, w których nie. Totalnie, po prostu nie mam pojęcia. Za bardzo. Czy grała tylko w pierwszym części, czy w drugim, czy trzecim też. Ale tak czy inaczej. Muszę powiedzieć, wygląda to świetnie. Spyro, zdradzi ci sekret? Jeśli chcesz przyjrzeć się okolice z bliska, użyj akcji! Dzięki, obiecuję się nie wygadać. Okej. Okay. Czyli akcja to jest Y. Warto wiedzieć. Teraz tak, czy coś tutaj mamy więcej? Nope. Zatem będziemy możemy spokojnie wyjść z tych podziemiów i lecieć dalej. Teraz tak, jeszcze szybka informacja. 3 smoki 100 kryształków. Okej, okay, czyli to jest dużo drobniejszy poziom niż tamto. A mnie się podobie, bo lubię takie drobniejsze, szybsze poziomy. Tak. Czy ja właśnie... Dobra, nie przegrałem jeszcze, to pierwsza dobra wiadomość, druga... Dobra jest taka, że właśnie... No, okazuje się, że mucha może mieć 3 punkty. Co? Naprawdę świetną wiadomością, bo wydawało mi się, nie wiem, czemu, że możemy tylko 2.
A przy okazji ładne ognisko tutaj rozpaliłem. Drugie ognisko ładne rozpaliłem. Czy za to jakaś większa nagroda? Chyba nie. A szkoda. Fajnie by było coś takiego, jakąś nagrodę dostać niewielką nawet za coś takiego. Tak. Teraz idziemy, 55. Okej. Okay. Nie da nam tych, nie ma co nawet szarżować, to niech trzeba po prostu z ogniem od razu. Dobra. To łatwiej są w sumie. Ale też nie ma co się spodziewać, nie wiadomo jakich rzeczy, bo naprawdę tak stary grze, jak Spyro. Nawet nie jestem pewien do końca, w którym roku został wydany pierwszy Spyro. Naprawdę nie pamiętam. Ale mogę wam naprawdę obiecać, zagwarantować, że to jest już wiekowa gra w oryginalnym wydaniu. Chyba było nawet jeszcze z czasów PSX-a, PS1 i tak dalej. To nawet nie chyba na 100% było. No, ale dobra. Nie musicie aż tak się skupiać też na tym, co tutaj mówię. Pamiętajcie, że mogę gadać głupoty. Niepotrzebnie oczywiste rzeczy stwierdzić, jakby to były jakieś nie wiadomo jakie ważne fakty. A teraz tak. Kolejny smok. Większych przeciwników jak ten gnork z kijem nie pokonasz szarżą, ale ogień świetnie sobie z nimi poradzi. Okej. Okay. Czyli potwierdziło się coś tam już stwierdziłem na przykładzie obu tych dużych jełopów. Jak coś jest duże, to prawdopodobnie trzeba będzie w to pluć. Ten kryształ tutaj mamy na razie 81 na 100. Co tam sugeruje? Patrząc na te malutkie, które tam leżą na końcu i na tym skrzynie prawdopodobnie mamy wszystko. Więc jest dobrze, drugi poziom skończony. Dużo szybciej niż pierwszy, więc no, siostra. Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna. A póki co tak. Szarżujemy dalej, kozo. I swoją drogą fajna sprawa. Kamera za nami podąża automatycznie podczas szarży. Podczas takiego chodzenia niekoniecznie, ale podczas szarży ciągle. Jednak jeszcze gdzieś trzy kryształki za poziomem. Jak zwykle. Nienawidzę tego, ale to jest typowe u mnie naprawdę. Takie gubienie oczywistych rzeczy. Okej, tutaj znajdźków nie mam. To gdzie mógłbym, żebym je zgubić? Na trasie tam raczej nie mam. Tutaj? Teoretycznie jest to możliwe. Choć wielce mało prawdopodobne. Te poziomy naprawdę nie są duże, bo nawet nie mogły być za duże. Hehe, mimo to się w nich gubię. Tutaj też chyba wszystko już jest. I naprawdę, ja tutaj ślepy jestem, ja po prostu nie widzę niczego. Co mogłoby sugerować, gdzie ja żebym coś przeoczył. Ja wiem, że zawsze ślepy jestem, że nie ogarniam, ale to jest naprawdę już przesadzone. I trzeba wracać się do piwnicy, szukać czegokolwiek. Dobra. Pierwszy brakujący kamyczek znaleziony, drugi czyżby też był gdzieś w piwnicy? Nie zapowiada się na to. Prawdopodobnie jest tutaj gdzieś jakoś sprytnie schowany, naprawdę. Albo ja po prostu jestem aż takim naprawdę jełpem, że go minęłem 20 razy i nie zauważyłem. Tak to jest, jak się szarżuje przed się w tych poziomach, zamiast na spokojnie chodzić, zbierać wszystko na bieżąco. Dlatego to powtórzę to, co zawsze mówię też siostrze, jeśli chodzi o Genshiny, dlatego zawsze w Genshinach, jeśli zbieracie skrzynki, a lubicie 100%ować, miejcie Teyvat Interactive Map uruchomiony, żeby zaznaczyć to wszystko. Ułatwia. Łatwiej zmniejsza właśnie takie kłopoty, problemy i tym podobne rzeczy. A tutaj nie ma mapki żadnej. I teraz przez to nie wiem, gdzie coś możemy pomóc. Po prostu nie ma. Jak na złość, po prostu nie ma.
Ostra, jeśli to oglądasz i jesteś ci dostępna, błagam, powiedz, że jeśli widziałaś tego kryształka, bo ja je tutaj osiwieję totalnie. Z rozpaczy. Okej. Nawet ty mnie porzuciłaś. W takiej chwili potrzeby. Zapamiętam to, siostro. Zapamiętam, jak ty mnie nie kochasz. Ja tak poważnie rozumiem, że jesteś zajęta, spokojnie. Gorzej tylko, żebym musiał się sam teraz męczyć z twoją egzystencją i myśleć, gdzie ja żebym to mógł po prostu no, nie zauważyć, że to leży. Bo ja nie mogę. Nie mogę porzucić swojej dumy i wyjść z poziomu, nie mając 100%. To już naprawdę, no, ja jestem totalnie ślepy. I teraz to jest właśnie najgorsza rzecz, jaka może być. I to samo mogę powiedzieć też o swoich innych takich zderzeniach streamersko-jupiterskich. Chociaż daleko mi do tego, żeby to wszystko, co tutaj prezentuję sobie, było jakkolwiek no, na poziomie. Chyba, że mówimy o poziomie podłogi. To taki poziom akurat jestem w stanie spełnić. A najgorsze właśnie to, co tutaj też widać w tym momencie. Mój instynkt zbieracza kłóci się z tym, co powinienem zrobić jako dobry Jupiter, czyli pominięciem tego wszystkiego, skipnięciem. Podobne. Teraz już naprawdę nie wiem, czy to się zepsuło, czy mam wszystko, tylko nie wiem, nie zauważyłem. Jest umiejętności? Jakieś dziwne achievementy, kamienne wzgórze z polu krytego żywego tulipana. Będę musiał tam wrócić, bo tu jest achievement wewnątrz growy za coś. Nie musieli wrócić na kamienne wzgórze, a za chwilę. A jeśli chodzi o tego kryształka, wrócę po niego sobie może nawet samemu. Nie chcę tego robić, ale muszę, niestety. Nie mogę was po prostu zadręczać cały czas. Jednym poziomem? Tam zaraz pójdę jeszcze raz. Ale tak, kamienne wzgórze. Tutaj musimy wrócić, bo chcę po prostu poszukać tego tulipana. By spalić, dostać achievementa. Nie mam pojęcia, gdzie on będzie do końca, ale mam nadzieję, że szybko go znajdę. Oczywiście wrócę teraz na ten rynek. Właśnie nie rynek, tylko ten. No nocną dolinę. Bo teraz będzie nam teoretycznie łatwiej tam znaleźć coś, jako że wszystko się odnowi, więc wszędzie tak będę chodził. Jakby to był pierwszy raz. Tak. Prawy tulipan ukryty. Gdzie on by mógł być w takim wypadku? Sama nazwa, że jest ukryty, sugeruje, że to musi być jakoś tak schowane w miarę okej, okay, w miarę dobrze. Dlatego też miejsce, o którym bym mógł myśleć, to jest Secret Plaża, albo tam gdzieś u góry. Ale zacznę od sprawdzenia sekretnej plaży, bo tam jest może bardziej prawdopodobne, że to będzie leżało. Znaczycie... Nope. No, oczywiście, że nope. Więc tak. Będę musiał tego szukać gdzie indziej. Dobra, kozo, patrz tutaj. Jesteś jakiś tam pasterzu, czarodzieju, czy czymkolwiek tam jesteś. Jest tak, stąd tutaj skaczemy, słyniemy. Jak mi podejrzewam, że gdzieś tu będzie ten różowy tulipan cały. Więc muszę być spokojny i szukać go. Albo nie być spokojnym tego typu. Natomiast tylko skupić się tylko na tym, żeby biegać gdzie się da i spalać kwiatki. Może go tutaj też nie będzie, on jest jakoś naprawdę gdzie indziej totalnie ukryty.
głupio, że jestem już taki nieopłyn, że nawet nie będę w stanie znaleźć kwiatka. Ale może to będzie łatwiejsze. Jednak jest to większe wyzwanie. Chyba, że on jest gdzieś... Nie... Musi wyżej wyjść... Chyba już nie da. A przynajmniej nie mam pomysłu, jakby tam miało się dać wejść, więc... Jeszcze jest jedno miejsce w sumie, w którym mógłbym... Tam, czyli tutaj to. Albo jakieś inne tego typu, niepozorne miejsca. No i studnia. Przy studni to nawet nie widzę miejsca, to więc dobra. Nie ma co. Kiedy indziej będę się tym wszystkim zajmował. I co, lecimy do oświeconych i... Powiedziałbym, że chwilowa, krótka przerwa, bo... No najprościej w świecie muszę po prostu... No, skorzystać z toalety. Więc no... Ja zarzucę z powrotem ekran oczekiwania i... No, usłyszymy się za chwilę ponownie. We'll be right back.
Dobra. No więc jestem z powrotem. Zatem idzie nam... Zgodnie z moją obietnicą, ja się nie poddam z tym ostatnim kryształkiem. Tulipana, no niestety. Nie mam pojęcia. Gdzie znaleźć? Może później. Jeszcze będziemy go szukać. Ale na razie ważniejsze jest zwykłe stuprocentowanie, chociaż już takie turbo, super, ultra sekretne stuprocentowanie. Żeby nie było jej też, chcesz. Chcesz, tak. Chcesz. Chcę zrobić, bo nie ma przebacz. Jak 100%, to 100%. Ale no, ważniejsze jest to, żeby na razie mieć po prostu takie typowe. Więc wróciliśmy tutaj. I tym razem na spokojnie. Spróbuję tu jeszcze raz wszystko potłuc, poprzeglądać. Może gdzieś tutaj zobaczę zaraz tego brakującego dziada. Jeśli nie, to po prostu... Nie wiem. Nie wiem, co będę musiał ze sobą zrobić. Ale tak, tak, zadziałało. Tutaj szarża podwójna, super. Na spokojnie. Jak mówiłem, nie mam zamiaru się śpieszyć. Tylko na spokojnie będę przechodził krok po kroku tę lokację, żeby tylko odnaleźć brakujące elementy. Oni oczywiście byli pokonani bez problemu. Okej. Krzyczy i od razu się odwraca. Potem jak nakrzyczy. Dałem radę. Tak, tutaj jest... Siostra. Siostra. Zobacz to proszę, szybko. Jeśli jesteś teraz nieżywa w Lidze Legend, albo skończyłeś mecza, żebyś mogła się w pełnej krasie załamywać tym, gdzieżem pominął diamencika. A jeśli tego nie zobaczysz teraz, to spokojnie, będę pamiętał, że to jest pierwsza godzina, szósta minuta. Jasno. Jestem jołopem. Skoro tutaj odjełopiłem, to spróbujmy jeszcze z tym tulipanem. Może się jakimś cudem uda. Może się jakimś cudem uda. Bardziej... niż w ogóle, żeby go spalić, to pytanie, gdzie go szukać. Ale nie, po prostu nie mam pomysłu, gdzie go szukać. Po prostu. Nie wiem, co dodać. Po prostu nie mam pojęcia. No sekretnej w ogóle. Zapewne jest tak słowany, że no jeśli nie jesteś jakimś ekspertem, mistrzem i tak dalej, to ciężko będzie. Ale może się jakimś cudem mylę i się okaże, że był na widoku schowany. Jak to czasami bywało właśnie w tych takich starszych gierkach. Tylko ja jestem o tyle ślepy, że go nie byłem w stanie zobaczyć. Na pewno pytanie dla mnie brzmi, jak w ogóle tu wyglądają tulipany w tym świecie. Czy podobno do normalnych tulipanów, czy jakoś jeszcze inaczej wyglądają, czy co? Okej. Godzina... Pierwsza, minuta ósma. Tulipan znaleziony. Okej. Pół godziny na poziom.
nawet więcej, 34 minuty na poziom. Kto to widział takie lamienie? Kto to widział takie lamienie? Proszę, aż muszę wziąć pocieszającego siorba herbatki. Tym razem bez wielkiego asymyry. I okej. Skoro to już za nami, to pytanie brzmi, jakie jeszcze mam tutaj w ogóle poziomy. Wstępne. Tak. O jednym wiem. Że jest tutaj. O taki. Ale tego nie chcę ruszać. Gdyż podejrzewam, że właśnie wiem, jaki to jest typ poziomu. A jeśli mam rację z tym, jaki to jest typ poziomu, jest to najgorsze, co może mnie spotkać. Ja nie chcę. Pierdzo dynki. Okej, czyli mamy bossa otwartego. Fajnie. Tam na pewno pójdziemy. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw chcę te relatywnie normalne poziomy poprzechodzić. Nie będę się torturował relatywnie nienormalnym poziomem. Po czym pójdziemy już tam do takiego normalniejszego. Ale tak, teraz rynek. Zanim jednak wejdę na rynek, wszystkie byki utknęły? Okej. Okay. Wszystkie byki utknęły. Cokolwiek to oznacza, wszystkie bytki utknęły. Musimy to zrobić. Jeśli tego nie zrobimy, to będę smutny. Nie będę musiał się z tym męczyć znowu. Myślę, że nie będę się oszukiwał, pewnie tak tego nie zrobię od razu. Najprościej w świecie dlatego, że jestem rozkojarzony. To bardzo. Ale dobra. Na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Nawet nie będziemy szarżować, będziemy skakać. Dlatego teraz zauważymy, że Spyro to w sumie nie chodzi. On skacze. Ale tak. Muzyczka nadal świetna, przyjemna i w ogóle. Pierwsza klasa. No i dobra. Mamy pierwszego smoka na rynku. Witamy na rynku, Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru z bykami. Trochę się teraz porozglądaj. Trochę się teraz porozglądaj, okej. Cześć, Spyro. Nie chciałem powtórki rozmowy. Nie mogę kliknąć Y, żeby się rozglądać? Dobra, już rozumiem. Już rozumiem, o co chodzi, wszystkie byki utknęły. Nawet nie idziemy dalej. Resetuję poziom, bo już wiem, co muszę zrobić. Czuję się smort, że tak szybko to zauważyłem. Jednocześnie dam, że o tym nie pomyślałem wcześniej. Dobra. Dobra. W przypadku byków musimy najprościej w świecie z nimi zderzyć. Ale w jakiś inny sposób. Bo widzę, że nie zawsze po prostu nam to akceptuje jako to, że byk utknie. To jest pytanie, czy za byki dostajemy normalnie diamenty? Jeśli nie utkną, tylko są pokonywane, a w przypadku utknięcia nie. Może po prostu zawsze nie zostajemy. Nie mam pomysłu.
Okej. Okay. A tam wyżej coś jest. Ale to na spokojnie później. Teraz to, co ważniejsze, to, to tutaj. Idziemy dalej i tak tutaj trzeba znowu będzie poszybować na spokojnie. Właśnie, jakie tu w ogóle są rzeczy? 200 kryształów, 4 smoki i jaj. Okej. Okay. Dużo. Dzięki, Spyro. Niemiłosiernie spędział mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba wcisnąć skok, gdy jest się w najwyższym punkcie skoku? Tak, wiem co. Teraz trzeba wykorzystać dobry moment, żeby zszarżować w byka. Dobra, czyli dostajemy diamenty, jeśli go utkniemy. Teraz to zauważyłem tak na 100%, więc dobrze. Czy kradzie oka jajków? Teraz trzeba będzie go gonić. Ale zanim kradzie oka jajków, to przyjemniejsze rzeczy. Tutaj się byki. Tu jest tu zadziwiająco dużo. A? Dotknąłem smoka. Byka nie trafiłem, no. Brawo ja. Spyro! Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Łotr, który ukradł smocze jajo! Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć migiem! Zaczynam opadać sił! Dzięki, Katsenko. Jesteś najlepsza. Wcale nie próbowałeś mnie zamordować, nie? Ani trochę. No! Ja myślę, że zaczyna się być niebezpiecznie, bo już wydaje niebezpieczne odgłosy. Normalnie niczym siostra zazwyczaj, kiedy się próbuje skupić maksymalnie na jakiejś grze. Taka losowa ciekawostka z życia właśnie. A teraz tak, jeszcze tylko ta skrzynia. Onk. I teraz gdzie jest ten matador? Tutaj. Okej. Okay. Zanim jednak zrobię gdzieś dalej, to wracam po kurczaki, żeby być w pełni żywy. Teraz tak, gościu z jajem. Gdzieś jest, ukradł jajo i musimy go odszukać. Zanim brzmi tylko jak się tam dostać. Cię podejrzewam, że może ten jakoś... Nie. Na byka też wskoczyć nie mogę. Okej, okay, czyli tam dostać się do tego z jajem w inne miejsca trzeba być jakoś tak sprytniej. Chyba nawet wiem jak. No, dobrze myślałem. Tylko nie wyszedło, bo zlamiłem lot. A, już nie wiem, jak trzeba tak precyzyjny skręt zrobić, to nie wiem, czy dam radę. Po prostu, no mówiąc szczerze, po prostu nie wiem, czy dam radę. Chyba, że jest jakiś inny sposób, łatwiejszy jakś tam dostać. Ale osobiście mówiąc, trochę no nie mam pojęcia, jak inaczej niż tutaj właśnie lecąc z najwyższego punktu, jakiego jest nam dostępny. O, tam też się dostać. Chyba, że tutaj. Nie, to jest taki obiekt, na który nie da rady. Czyli teraz się będę z tym męczył. Czy takie powinno się wydawać chyba oczywiste? Skoro tu jest nawet no... Smok! Byki! Jestem mam dostać tak naprawdę, naprawdę, bo ja nie mam pomysłu. A moja ślepota mi w tym nie pomaga. Wrócić... Nie wrócę. On tam sterczy i się śmieje. Jak naprawdę wygląda, jakby to po prostu była kwestia precyzyjnego latania. Jakiego 100% precyzyjnego. No. Jeśli ja tu skręcę idealnie, to powinienem dać radę.
No ale to musi być totalnie perfekt. Coś nie w moim stylu. Czy mogę też to przekombinować? Nie, brakuje trochę. Trochę brakuje. Nie, może się skoczę stąd. Nie, no też mi zabraknie. No. Nie mówcie, że znowu jakoś utkłem w głupi sposób. Teraz sobie tak potrzebowałem byle jak? Mam za to achievementa? Nagle mi się udało. Tak, wiem, że ty jesteś dziadzie. Ale spokojnie. Najpierw zajmuj się ważniejszymi rzeczami. Są wszystkie te kryształki. Pojedyncze. Obiekty. Tak jak te skrzynie i tym podobne. Nie chcę tego potem pogubić. Okej, okay, a ten na dół zlazł. Ciekawe. Ale jak mówię, zanim to wszystko... Nie ma, przebacz, muszę to pozbierać. Teraz tak bardzo ostrożnie, żeby stąd nie spać przez przypadek. Punkt umiejętności zdobyty. Ty kryształ zdobyty. Sugeruję, że jeszcze tylko 5 kryształów. Widziałem tam chyba niebieskiego, którego można podnieść. Warto go 5. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Swój postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika w menu pauzy. Tak. Co, super. Tym razem byłem ostrożny, zebrałem wszystko. No, poza kradziokiem jaj, jak na razie. Ale skoczył z powrotem do góry? Tak, to była wielka hamowa. Tak po prostu się skakuje tam z powrotem. Potem ci znowu na mnie wrzeszczą. No tak, wskoczył tak po prostu tam do góry i to znowu będzie wrzeszczał. Totalna hamowa. Bo teraz znowu nie będę w stanie tam wskoczyć. A nie pamiętam, jak ja to zrobiłem. Poza tym, że to było takie totalnie losowe. No, nie wierzę. Nie wierzę w swoją lamę, że tak to określę. Wtedy się udało. Teraz będzie mi ciągle minimalnie brakować. Może stąd to jednak zrobiłem? Podejrzewam, że tak, bo nie jestem w stanie to zrobić, jeśli nie popełnię błędu zdarzenia się ze ścianą. No niestety mi się zbyt tu często zdarza. No, tak. Kiedyś takie pomysły były innowacyjne, ludzie je chwalili bardzo, takie wow, super, a teraz... Nie, żeby mi się to nie podobało. No naprawdę, dobrze się przy tym bawić coś, ale... Wiem, że z perspektywy oglądających to jest takie... No nie najlepsze. Patrzeć, jak się zderzam ze ścianą 20 raz, bo nie umiem w precyzję. No, tylko pamiętam, jak ja to zrobiłem za pierwszym razem, a nie tak, że to był przez przypadek i w ogóle do tej pory dziwi się, że mi się to udało. Jeszcze z niższego schodka? Nie, z tego schodka na pewno, bo tutaj to już brakuje tak po prostu. Może było tak. Nie. Nie wiesz, znowu wyjdzie, że jest pół godziny na poziom. Okropne. Ja już tam byłem. Nie lubię takich rzeczy, ale chyba zaraz dosłownie otworzę z jakiegoś poradnika, jak się tam dostać prawidłowo, bo mi się wydaje, że ja coś źle w ogóle myślę.
Dobra. Spokojnie. Spokojnie, Gwiezdny Kluczu. Jeszcze raz. Co ja tu powinienem zrobić tak naprawdę? Tego, co tutaj pokazują, co ja powinienem zrobić szybko. Jak to powinno być zrobione? Co? No nie ma jakiegoś magicznego rozwiązania, dosłownie to, co ja robię. Skoczyć i srunąć sobie spokojnie. No i to znowu się udało. Dobrze, mamy co. A co z tym idzie? Minimalnie przed 30 minutą na ten trzeci poziom się udało. Nie dużo krócej. Dosłownie 5 minut przed. Ale dobra, jest to. I zaczynają się już właśnie te rzeczy, o których się bawiamy. To jest tak, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy? Nie wydaje mi się niestety, więc... Można się trochę potorturować przed bossem. Oje, to będzie to, o czym myślę. Przy czym powiem, czy raczej określę, mam nadzieję, że to nie jest to, bo jeśli to jest to, to umrę. Umrę po prostu z wściekłości i... Tak, to jest co. To jest dokładnie co. Sekwencje latane, tak zwane. Czemu mi nie... Spyro! Ty lamo! Czy nawet nie zasłużyłeś to na miano kozy? Jesteś lamą! Tak. Największe po prostu bolączka. Pamiętam, jak ja nienawidzę tych poziomów. Czy na samolocie też było coś? Tak, też było. Dobra. Trzeba robić milion aktywności naraz, żeby to w ogóle zdążyć. Ej. Aha, jeszcze są potem skrzynie i inne takie rzeczy. Tak mówię, będę musiał wszystko naraz po trochu robić, jeśli chcę to zdążyć. Jakieś skrzynie też trzeba pluć. Jeśli nie będę pluł, to... Niestety, ale po prostu ona się nie rozbije. Co się nie zaliczy. Ale widać, że tak zlamiłem już, że tu nie ma szans odratować sytuacji. Ale tak. O nie, jeszcze tam jedną pominąłem. Dobra, no to trudno. Aha, wszystko naraz jeszcze trzeba. Więc spróbujemy. Dobra. Więc plan jest taki. Zaczynam od beczek. Pokonując beczki, szybko potem lecimy na skrzynię. Po skrzyniach łuki i samoloty. Dobra. Beczki będę na razie gonił zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z dwóch sztorów. Potem tutaj szybko zrobimy takie przechwycenie, właśnie takie w zasadzie nope. Okej. Okej, zaraz będą dwie ostatnie. Więc okej, lecimy tutaj szybko i teraz, jak mówiłem, zaraz na skrzynię. Chociaż możliwe, że za dużo czasu marnuję, przez co już, no, się nie uda. Co? Przepraszam, co tu się stało? Czemu mi Spyro upadł? Rozumiem. Jak mówię, tym razem... Nie wiem, czemu mi Spyro upadł, to jest pierwsza sprawa, druga spróbuję polecieć jednak wzdłuż tych torów. W ten sposób będzie to mniej stracone czasowo. Dobra.
No, szybko, szybko. Spyro. Gdzieś mi jeszcze dwie beczki zaginęły. Okej, tu są. Nie, równie pomarnowany ten czas jak zawsze. Niestety! Nie, nie. Dobra. To jeszcze raz. Tym razem jeszcze inniejsza strategia. Lecimy po prostu od razu tędy, żeby tutaj przechwytywać wszystkie. Nie, no co tu się stanęło? Przepraszam. Przepraszam bardzo. Czemu przestajesz latać, Spyro? No i znowu? Ogarnij się, Spyro, halo! Jesteś smokiem, latanie powinno być dla ciebie naturalne. Czemu mi co chwilę spadasz? Fokus. Muszę pamiętać, że trzeba pluć w każdą ze skrzyń. Dobra. Tak, lata. Latanie ogarniania w kangurku Kao. Tajemnicy wulkanu z tym. Z odwróconą osią pionową widzę, że się w końcu opłaciły. Bo teraz jakoś jestem w stanie z tym manewrować. Spyro, nie! Nie, nie! Beczki na koniec zostawię tym razem. Jako taką akcję ratunkową zaczniemy od tych głupich skrzyń. Okej, jedna skrzynia pominięta niestety. To nie jest najlepszą wieścią. A z drugiej strony może być nawet okej, bo wracając tak nadgonię wtedy ten trochę zgubiony czas, głupi. Ale tak. Lecimy tutaj szybko. I skrzynia, dobra. Teraz, żeby nie tracić za dużo czasu, lecimy od razu na obręcze. Jedna sprawa. Dobra. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Wieże zamkowe w samego siebie. Dobra. Jeszcze trzy bramy. Ale bramy teraz powstrzymujemy na rzecz polowania na samoloty. Których tu jest akurat cała masa. Więc tak będzie najlepiej. Tak, samoloty chwilę przerywam, bo leci tutaj pociąg z beczkami. Hej, i teraz ile samolotów jeszcze zostało? Pewnie niewiele. Jak mi się tego nie usmażyło? Nie mam pojęcia. No halo, smaż samoloty. Jeszcze trzy, dobra, dobra, dobra. Nie, nie dotykaj wody, Spyro. Nie dotykaj wody. Okej, samolot. Samolot. Okej, ostatni samolot. Dobra, beczki. To się może udać. Przy odrobinie szczęścia to się naprawdę może udać. No i przy współpracy z Spyro, bo nie ukrywajmy. No, no. Jeśli ta koza nie chce współpracować, to nie będzie się wydawało. Ale okej, okay. Bramki zostały dwie czy trzy? Ja, czyli... Mamy wszystko. Jest. Równe dwie minuty, ale mamy wszystko naraz. Udało się. Udało się. Wreszcie. Było dużo spokojniej z tym, niż myślałem. Trochę szybciej też poszło niż z normalnymi poziomami. Co jest załamujące, ale no. Smutna prawda. Poziom, którego się najbardziej bałem, udało się przyjść za pierwszym razem. Po prostu. Będę nawet nie za pierwszym razem, ale najszybciej ze wszystkich poziomów. Dobra. A w takim wypadku to wszystko oznacza chyba tylko tyle, że zostało nam bossu. W takim wypadku, którą mamy godzinę? 22:04. Okej, jutro sobota. Ale mam sesję prowadzić. Dobra, dam radę. Jestem w stanie jeszcze ogarnąć tutaj twierdzę dynki. Tylko zanim coś... Twierdza dra luzinego, strażnicy pokoju, górskie pieczary, skała...
Ciała silno dmucha, drewniana osada, twierdza metal głowy. Oni? Okej, okay. Dobra. Czyli tutaj nie ma żadnych jakichś super sekretnych challenge'y. Za tym idzie, no, możemy to po prostu przejść. I żeby to było jasne, po pokonaniu bossa nie będziemy więcej nic dzisiaj robić. Trzy live'y. Ale no. Po prostu dużo czasu zeszło na przygotowywanie mojego prowizorycznego ekranu oczekiwania, więc no. Nie okłamując was wszystkich, po prostu dużo mniej jest tego niż miało być planowo. A to wszystko przez głupią piosenkę. Muzykę, której jak zwykle zapomniałem, jak się nazywa. Co z tego, że wraz ze wspaniałą i leniwą Helgą Viking. Przepraszam bardzo, co to miało być? Ja właśnie... A, straciłem muchę. Niedobrze. A niestety obawiam się, że tej muchy nie odzyskam. Pójdź zastanawiać, dlaczego wspaniałą. Tak, bo jesteś dobrą moderatorką i tak dalej. Ale dlaczego leniwą? No bo zapominasz o swoich obowiązkach moderatorskich. Dobra, na spokoj! Nie! Ugh. I stracimy żyćko. Wniosek następujący. Z psami nie wiem, jak walczyć. Znowu straciłem prawie całą muchę, co nie jest dobrym znakiem. Poza tym, że jedyny sposób, jaki na razie mam na psa, to podbiec, rozplunąć, uciec. Rozplunąć. Dobra, totalnie nie umiem walczyć z piesami. Ale okej, okay. Prawidłową metodą chyba jest to, żeby po prostu pozwolić mu skoczyć. I jak jest skoknięty, że tak dziwnie to powiem, to wtedy właśnie go uderzyć. Ale tak. Dobra, jest skoknięty, to teraz można. Jeszcze usmażymy tego dziada tutaj. Jest tej katy też, jest skoknięty, dobra. Dobrze, że nie mamy muchy, więc cokolwiek tam dalej na nas czeka. Będę musiał przejść flawless. Druga śmierć na tym poziomie. Generalnie chyba trzecia na tym streamie. Niestety licznika śmierci z lamień czy jakkolwiek inaczej tego nie chciał nazwać, ale nie mam. Jedny, który miałem kiedyś, co dawno temu, był do Dark Soulsów i Moonlightera, ale niestety je zgubiłem. Podobnie jak zgubię mój star, też ekran oczekiwania. Kiedyś miałem taki w miarę, bym powiedział. Ale no, się zgubił. Teraz musiałem takiego mema. Okej. Okay. I się niestety zaczynałem pokazywać ludziom, że wchodzą mi na Steama. Ale to by nie było problemem. Gdyby nie to, że no... Wchodzę z założenia, że nie każdy koniecznie chce... być widocznym. Po prostu na transmisjach takiego randoma jak ja. To jest pierwsza rzecz. A druga... Wiele z nich ma bardzo dziwne pseudonimy też. Nie chciałbym, żeby po prostu ktoś... niech potem był urażony, jakby odkrył po prostu jaki pseudonim. Ustawiłem, że potem on jest publicznie. Obliwuję? Nie ustawiam obraźliwych ani nic. Ale wiem, że ktoś po prostu może nie chcieć, żeby ktoś go znał potem pod takim pseudonimem. Co? Są najczęściej bardzo dziwne i często są inside z joke'ami. Co? Co po prostu one mogą totalnie nie zrozumieć albo źle coś zinterpretować. Chociaż nie ze wszystkimi tak jest. Wiele jest naprawdę po prostu w porządku. Zrozumiałych z zewnątrz. Zdarzałem się takie przypadki. Ale dobra.
Mamy smoka kolejnego. Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Dawać go! Pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Tyńka ma w zanadrzu sporo sztuczek. Okej. Czyli ten cała, ta cała dyńka to będzie tutaj bossu. Najpierw przyjmę. Bardzo mało mam uzbieranych diamentów. A tu teoretycznie jest ten cały dyńka już. I kolejna śmierć. Okej. Ja tam widziałem jakąś owcę czy coś? Okej. Okay. W sensie... Kłamstwem bym było, gdybym powiedział, że nie kojarzyłem czegoś takiego. Ale... Cicho... Cicho, Helga. Nie musisz... tego... mówić, robić. Naprawdę, nie musisz. Dobra, chodź tu. Okej. Okay. Proszę powiedzieć mi, że to będzie wszystko? Chyba tak. Chyba się udało. Mimo wszystko. Nie pominęłem. Chociaż dobra, patrzę na to, ile śmierci się tu działo, to tak. Ciężko byłoby coś pominąć, ale mamy co. Cała jakby pierwsza kraina, pierwszy hub, jak zwał, tak zwał, no. Ogarnięty. Jej. Jej, czy coś, naprawdę, jej. Jestem z siebie bardzo dumny. Poszło to zdecydowanie gorzej niż się spodziewałem, ale zdecydowanie lepiej niż mogło to pójść z moim poziomem nieogarniania. Gubienia oczywistych rzeczy i tym podobne. Tak no, świat oświeconych chyba jest wystuprocentowanych. Później jeszcze ewentualnie osobiście sobie potem sprawdzam, czy jakiegoś świata gdzieś czegoś nie pogubiłem, ale tak. Teoretycznie mamy to na 100%, wow! Więc... Wow! Widzę, że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro! Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do Krainy Strażników Pokoju! Gotowy do podróży? Dobra. Idziemy do Strażników. Oczywiście bąk po głowie. Racząc. Ale tak, podróż do świata Strażników Pokoju. Kraina numer 2. Patrząc na to, że mamy 1000 tutaj skarbów, diamentów, jak to tak zwał. To wydaje mi się, że tak, że mamy wszystko zrobione perfekcyjnie, jeśli chodzi o pierwszą krainę. Tak. Idziemy tylko po pierwszego smoka tutaj. O to, żeby móc zapisać, na tym będziemy kończyć. Witaj wśród strażników pokoju. Zobacz, co zrobili ze skarbem, który nam ukradli. Proszę, odzyskaj go, Spyro. Znaleźć skarb robi się? Tak. Ja ci mówiąc, tu chyba to po prostu ma sugerować, że tym razem warunkiem przejścia dalej będzie zbieranie diamencików. Ale tak. Na tym będziemy. Tym się po prostu zajmiemy już kiedy indziej. Póki co tylko jeszcze bąk w tego, z ognia. Jej, 5 skarbów. Dwa z chyba klimatami naszymi będzie pustynia, z tego co widzę tam dalej. Ale tak, no nie, no, co dalej, to się zobaczy dalej. Chociaż podejrzewam, że i tak wszyscy ze starszych pokoleń. Starszych pokoleń, dziwnie co brzmi. Ale powiedzmy z młodszych roczników. Takiego prawdziwego początku XXI wieku i starsi będą wiedzieć po prostu, co dalej jest, jeśli znają Spyro. A jeśli jesteście z tych młodszych, spora szansa jest taka, że ktoś z innych waszych Jupiterów, streamerów i tym podobnych też to kiedyś ograł. Więc no. Kiedy następny streamer i z czego będzie, no zobaczymy, jak się będę czuł, na co będę miał wenę i tym podobne. Ale prawdopodobnie niedługo, bo powiedzmy, że mam teraz taką dodatkową, zewnętrzniejszą motywację do tego, żeby częściej streamy robić. Ale tak, o tym to będę opowiadał może kiedy indziej. Mam na razie to dzięki wszystkim za obecność.
Nawet tym, którzy są cicho, na czacie milczący i... Niektórym się pokazują, że są, innym się pokazuje, że ich nie ma. Nie zawsze pokazują na podglądzie czatu. Ale dobra. Po prostu trzymajcie się i hej, hej, czy coś.